Słuchajcie. Siemanko. Siema. O. Ja tutaj typu chowane oczy. Tu jesteśmy. Jo, tu będziemy szli. Bachkantli? No, a co? Nie wziąłem wody? Wody nie wzięliśmy. Wiadomo, że jak się jedzie, to trzeba wypić. Zawsze. A ja wiecie, ile fit się idzie? Fit. Nie wiem, 2-4 chyba? O, 2-4. Godziny się idzie. Wodziczka. Kurwa. Drzesko. Musimy pokazać owce, bo owce są ważne, owce. Tak, takie dwa ludzie, którzy umieją chodzić, ale nie chodzą. O. Owce, owieczki, tam też są owieczki, małe owieczki tam są, patrz, o. A nasze owieczki uciekają. Owieczka Zuza. Tam chciał wam coś powiedzieć. Będzie dobrze! I już naśmieciły, butelkę wrzuciły do wody. No jak? Sprawa dla detektywa. O, wrzuciły tam. Ostrzeżonko. Wrzuciły, widać było, to one. Mateusz, ostrzeżonko, uwaga na kupy. Gdzie? Nie wiem. Uwaga. Na kupy. O, uwaga, mała stópka. Tylko lewą nogą można chodzić. O, lewo. Lewonóżny jestem. Co? Idźcie piersi. Piersi idą przodem. Zuza. O, tak. O, owieczki krzyczą. Wołają nas. Ale kwiatki. O, drzewo. Siemanko. Witajcie w moim lesie. Mój las kupiony dzisiaj. Fajne drzewa. Rozwidlenie dróg. O, rzeczka. O. Bo my dzisiaj graliśmy w Monopoly i kupiliśmy las. Nasz las. Ogród kupowany. Misja na nielegalu. Dzisiejszy purpose tego filmik to nielegalne. Nielegalny intrus. To jest nielegalne. Nie pokazuj. Nie pokazuj. Nie pokażę, jak przychodzimy. Tylko jedna osoba złamała prawo. A to po co tutaj ktoś miałby taką ścieżkę? Ścieżka dla ich. Ona nas ten wyrabia. Ja lubię. A tam są owieczki? Nie widzę. Gdzie? Fajne, muchy, osy, wszystko lata. Natura. Zobacz na naturę. Tu siedzi i tu siedzi. Ta nawet tyłeczkiem rusza. I ta też, o. Rusza tyłeczkiem, widzę. Rusza. Pczółka. Maja. Pczółki latające. Poszła na ten. Na to jest już jej ogród. To już jest jej. Ja wam nie chciałam mówić, ale ja kupiłam tą posesję. Wszłam sobie tu z lasu i... no. Powiem, że to jest trochę nielegalne. My jesteśmy tutaj, to jest trochę legalne. To są góry, ale powiem wam tak. To jest bardzo trudne, aby nie dać się złapać. Ja zawracam. Czyś nie lubisz pszczółek? Pszczoły tutaj latają. A pszczoły są jak psy. Pszczoły są jak psy, jak jesteś zniesmaczony pszczołą, to ci urządli. O, Zuza też. Sprawa dla detektywa. Co tu pani robi? Jakbym miał czas, to bym tam siadł, o. Psy szczekają, słychać. Moje dzisiejsze śniadanie to jedna mucha i trochę wody. Wleciała mi w gardło. Dobra była, nie poczułem nawet smaku. Serio, muchę zjadłeś? Ja tak, ona przelatywała i ją wciągnąłem. Smacznego, dużo białka. Moje dobre śniadanie dzisiejsze. Wczoraj nie było lip licking, to muszki dzisiaj jedzone. Dobra, nie zostawia posmaku niedobrego. Idziemy pod górkę, to jest bardzo trudne. Górka wchodzona. Nie wiem, po co mi te okulary w ogóle. A tutaj stópka znowu. Tylko lewa. Znowu lewa stopa. Adekwatnie. Nie, blok typu drzewa. Rośli sobie kwitli. Łąki kwiatów. Ja pójdę. Łąka kwiatów tutaj. Ja wam pokażę. Mam bardzo dobre buty, żeby chodzić po takich miejscach. O. Łąka kwiatów tu. Fajna. O. Kwiaty łąk. O. Karol został skonfuzowany w wandalu. Ale patrz, jakbyś zdjął bluza, ja spodnie, to byśmy się dopełniali. Dobrze. Ściągaj spodnie. Ja bym cię dopełnił. Później tu moja mama będzie oglądać. Mucha jedzona, dobra. W lesie chodzonko. A ja bym popił wodą, bo tak... Kurde, głupia mucha. Jak się czujesz po tydzieniu muchi? Mucha? Ja mogę iść do Big Brother i jeść muchy. Będę twoim dużym bratem. Będę ci mówił. Pakie duże. Pak, duży drzew. Ej, to drzewo jest takie masywne. No, skakuj. Nie, no korony już nie ma. Korona jest tylko jedna. Królowa nosi. Co? Królowa nosi koronę. Oh my god. No. Którędy teraz? Z lewej. Ale nie, bo lepiej 4 razy się w prawo wrócić niż raz w lewo. A wiesz, że tak jest? Prawdę mówi. Przelatywała obok buzi, jak kalemeon. Jak odkurzacz. O, znowu lewa stopka. Tu sanki zjeżdżane były.
co byśmy nie mieli szans. Teoria spiskowa. One chcą nas zakopać tu. Jak jedziesz dość szybko na rowerze, to koronawirus cię nie dotyka. Wystarczająco szybko jechali. Ale te 2,4 km to dużo. Ile to w stopach jest? Chyba wam dmucha, to poprawię. No, no już będzie nie dmuchało. Tą, o, którędy teraz? Tam jest chyba biała stopa. Ale muchów tam. Zuzka zaczyna świrować i jakieś duże stopy ogląda. W snach. Moją stópkę. Ej, ale to tak jest minimum 50% nachylenia podłoża względem stopy. Zmierzmy to. Kto ma poziomicę? Ziemia nie jest płaska. Dowód pierwszy. A w poprzednim filmiku mówił, że płaska. A już teraz nie, bo już mam dowód. A masz poziomicę ze sobą? Mam. Zuzo, daj telefon z poziomicą. A wiecie, dlaczego takie drzewa są wysokie? Bo one potrzebują światła i one tak rosną wysoko, żeby to światło dostarczało, bo tak naprawdę one... Są, jak są niskie? Patrz, dowody ma na niepłaskość ziemi. Ale nie było potwierdzone, bo nie pokazała. O. Musimy jakieś poziomki chyba znaleźć. Robię się głodny, ta mucha nie wystarczyła. 24 godziny w lesie challenge, bez jedzenia, picia, wody, tylko muchy i poziomki. I muchomorki. O! Nie nagrywać. Rozbieranko. Gdzie te poziomki? Głodny już. O, jak widać, tak nisko. Znowu robal, pokaż robala. O, poleciał. Uciekł sam. Wygląda chyba nasz filmik. Ja dzisiaj jestem super. O, ja pierdzielę. Tu siedzonko robimy, 2 metry od siebie. Siedzonko, siadaj. O. Udało nam się. Było trudno, ale nie wytrzymaliśmy. Zuzka takie przejście będzie robiła pomiędzy jednym a drugim kadrem. O. W lewo stópka. Ktoś podrapał stopę. Niebezpieczna wycieczka do McCantliff. Gdybyśmy jedli szyszki, to tu dla nas byłby raj. Szyszka za szyszką. O. Można później na zegarku sprawdzić, ile w danej godzinie się przeszło? Można chyba, nie wiem. W telefonie chyba też masz tracking. Nie odzywa się. Pa, szyszki. Gdybym był leniwcem, to bym zjadł. I tu pił. Gdyby tutaj był śnieg, to można było na sankach zjechać. Niebezpieczna wyprawa do McCantliff. I ja nie wiem, bez jedzenia, bez wody, bez picia. Tylko muszę jednej. Dobrze, że zjadłeś. Ja chociaż zjadłem, oni to nie wiem. Zaopatrzył się w zapasy białka. Białko to na tydzień już. Pole widać. O, ulice, domki, dachy, kominy. Kto mnie rzucił? Żeby nie było, że facet zawsze z tyłu stoi. Bała też musi. Wiesz, jak oni tam grali na flecie, tak, tego Titanica. No. A tą na flecie tą taką wersję, no. Taką... Dobry pomysł. Dobra. Zapiszę sobie. Zapisane. Wkładam notatkę do kieszeni. Pitu piją. Liście piszczą. Baby też. Co? Baby czasem też piszczą. W lesie. Najpierw baby, później łóżko. Wrzucę wszystko, żeby mama widziała Mateusza. O tam, jeszcze będzie klaskała uszami. Klasku, klasku. Justyna chyba nie oglądała National Geographic w ogóle. Chyba nie. Oglądała, nie oglądała. Wszystko wiedząca, ale nikomu nie powiedząca. Ej, stóp skonadu idzie. Stóp skonadu nam każe. A to my tam byliśmy. Fu! No, Karol dał mi 2 baterie, żebym zabrał ze sobą. Ja zostawiam w plecaku, którego nie wziąłem. Wziąłem baterię, jak się materiał urwie w środku, to Mateusza wina, bo nie wziął baterii, jak miał 2. Chyba się zezłościł. Telefon. Ale piękny widok. O, nic nie zobaczycie, bo ta kamera nie umie przybliżać. Zawsze lubię w krótkich spodenkach, przez kolce. Po co wracać na piechotę, jak można się sturlać? A stópsko powiedziało, wróć na dół. My wierzymy w stopę, która nas prowadzi. Ej, serio, my idziemy chyba gdzieś w miejsce takie nieznane. Miejsce chyba jest nieznane, idziemy powolutku. Fajnie, coraz bliżej jesteśmy już Karola. Już syna chciała iść, to idziemy. Ale pięknie. Super czaczki. Kamera krasnoluda. O kurwa. W dżungli jesteśmy, kurde. Jesteśmy tu, żeby obejrzeć Mateusza. Wow. Ale widoczek, wow. Wow, patrzcie, o. Ale super. Widok nigdy nie zapomniany, już nie zapomnę. Nie zapomnę już nigdy. No, my teraz idziemy. Co ci się nie podoba? Ta trasa mi się... Mi też nie, ale fajna, idziemy. Dziki zaraz spotkamy, albo wielbłądy. To takie przejście dla Zuzy w sumie trochę.
Bo jak idziesz, to na twojej wysokości gałęzi nie ma tutaj. Śmiesznie. O, tam widać życie. Tu jest jakaś rura jest, a tam drzewko było. Powiedzmy, że tam bunkier jest pod tym. O, czyjaś działka, fajnie. Schodki chyba. Bunkry, wszędzie tutaj wywali są. I zielona stópka teraz. Ej, fajna stopa, ale fajnie. To biało? Więzienie znowu. Wypuść go, więzienie. Fajnie tutaj, zaraz krowy nas zjedzą. Jak w mojej głowie. Tu kupy wszędzie są. Ta mucha siadała na kupie, tak ja ją zjadłem. Wow. Jesteśmy na samej górze górki jakieś. No tu. Karol, to weźcie poczekajcie, ja pobiegnę po baterię szybko. Czekamy. Masz 2 minuty. Jeszcze tak z 200 stone.